że do Turcji polecieliśmy w grudniu. Na miejscu przywitała nas piękna, słoneczna pogoda z temperaturą oscylującą w okolicy 20 stopni Celsjusza. Z lotniska w Antalii autobusem w niespełna godzinę dotarliśmy do hotelu. Nie ukrywam, że mieliśmy mieszane odczucia przed wyjazdem do hotelu Side. Jego pałacowy wygląd i 5 gwiazdek rodziły pewne obawy, że może zatracić się nasz klimat swobodnego wypoczynku. Tym bardziej, że zazwyczaj byliśmy przyzwyczajeni do nieco niższych standardów, zwłaszcza w kwestii noclegowej. Pierwsze wrażenie po tym, jak weszliśmy do hotelu, było takie, że wszędzie dało odczuć się, że komuś zależało na tym, żeby w kwestii wizualnej było na bogato. Wszechobecne złote zdobienia nie do końca są w naszym guście, można nawet uznać, że było to trochę kiczowate, ale trzeba przyznać, że wnętrze robiło wrażenie. Miłym aspektem dla nas było to, że na środku holu stała ogromna choinka. Jako, że zakwaterowanie poszło bardzo sprawnie, zgodnie z naszą narodową tradycją, pierwsze kroki skierowaliśmy do baru. Z zewnątrz hotel wyglądał wręcz monumentalnie i pośród innych hoteli prezentował się naprawdę imponująco. Otoczenie hotelu było bardzo zadbane i czyste. Widać było, że włodarzom zależy na walorach estetycznych tego miejsca. Mimo imponujących rozmiarów hotelu, dotarcie do pokoi i innych kluczowych miejsc nie stanowiło większego problemu. Co prawda w czasie naszego pobytu nie działała jedna z wind, ale z racji tego, że byliśmy tam poza sezonem, nie było to dla nas zanadto uciążliwe. Same pokoje były gustownie urządzone, o wystarczającej powierzchni jak dla dwojga dorosłych ludzi. Na wyposażeniu było wszystko to, co było nam potrzebne, a nawet o wiele więcej. Między innymi safe, czajnik, w którego zestaw wchodziła codziennie uzupełniana kawa i herbata, lodówka ze świeżą wodą mineralną, codziennie uzupełniane kosmetyki wszelkiej maści, suszarka, toaletka, hotelowe obuwie typu papcie, no i telewizor, w którym można było obejrzeć polską telewizję. Co ważne, nigdy nie było problemów z ciepłą wodą, a bywało z tym różnie w innych hotelach. Pokoje sprzątane były codziennie, a sprzątaczka działała dyskretnie jak Yeti w Himalajach, że przez cały nasz pobyt nie zdołaliśmy jej nawet zauważyć. W aspekcie kulinarnym również nie zaznaliśmy rozczarowania. Hotelowa kuchnia skutecznie łechtała nasze podniebienia. Obojętnie mięsożerca czy jarusz, każdy znalazł coś dla siebie i to w niemałym wyborze. Jedzenie było urozmaicone, co ważne jakościowo w naszym mniemaniu na bardzo wysokim poziomie. Niektóre dania również przygotowywano na miejscu, więc można się było przyjrzeć pracy kucharzy na żywo. Wszystkiego było pod dostatkiem, a różnorodność wyboru była wręcz nieprzyzwoita. Samych sałatek i tego typu dodatków było około 10-15 rodzajów, o ile nie więcej. Zwolennicy słodkości też nie powinni mieć powodów do narzekań. Szeroki wybór ciast, ciastek, chałów i owoców powinien zadowolić każdego. Kelnerzy na życzenie donosili do stolika piwo, wino, wodę lub soki. Można było poczuć się ekskluzywnie. Na kuchni, stołówce, jak i w całym hotelu było bardzo czysto. Wszystko sprzątane było na bieżąco. Muzyka, 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 te traigo muzyka.
wewnętrzny w hotelu był duży i jak na nasz gust bardzo ładny i zadbany. Była też wydzielona strefa dla najmłodszych z mini akwaparki. Z racji tego, że w Sea Day Premium byliśmy zimą, basen zewnętrzny i większość jego atrakcji była nieczynna. Ale oczywiście można było się odprężyć na leżakach, raczyć się dobrej jakości piwem, winem lub drinkiem i delektować się promieniami słońca, jak również pokusić się o zimowe opalanie. Wspaniałą alternatywą na zimowe dni był basen wewnętrzny, może i nieduży, ale za to zazwyczaj pusty. Dlatego mogliśmy tam niezauważeni oddać się wodnym szaleństwom. Właśnie gorący stół do hamam, łaźnia turecka. Tutaj umywaleczki i miseczki z ciepłą wodą do polewania ciała. W ten sposób oczyszcza się skóra, naskórek, ogólne odprężenie organizmu. Można się fajnie wygrzać na tym stole, co zaraz też zrobię. Poza łaźnią hammam można było bezpłatnie skorzystać z sauny, przyzwoicie wyposażonej siłowni i tak zwanego pokoju gier. Ku naszemu zaskoczeniu, mimo tego, że nie było sezonu, w hotelu 6 dni w tygodniu organizowane były atrakcje. Od muzyki na żywo, poprzez konkursy dla gości hotelowych, po występy przeróżnych artystów. Zwieńczeniem wieczorów były potańcówki dla chętnych, które trwały do godziny 23-24. Wypada też wspomnieć o hotelowym personelu, który mimo profesjonalnego podejścia do swojej pracy, był miły, pomocny i zazwyczaj uśmiechnięty. Co ważne, nie dało się odczuć nachalności związanej z oczekiwaniem na napiwki. Pod tym względem personel był bardzo powściągliwy, choć oczywiście takowe przyjmowali i byli z tego powodu bardzo zadowoleni. Gdy tylko wychodziliśmy poza teren hotelu, z każdej strony zlatywały się koty i psy. Ale te drugie w zdecydowanie mniejszej liczbie. Co trzeba zaznaczyć, zwierzęta tam były mega oswojone i mega przyjaźnie nastawione do ludzi. By oddać ten klimat, pogadmy się przez chwilę na koty. No może na psy i koty. Gdy już dotarliśmy króciutką ścieżką z hotelu na plażę, usłaną hordami przemiłych zwierzaków, nie doświadczyliśmy wizualnego efektu wow, spoglądając na morze, jak to było w kilku miejscach, w których byliśmy wcześniej, na przykład na Bałkanach czy w Grecji. Jednak miejsce to miało swój niepowtarzalny urok. Hotelowa plaża była ładna, czysta i przestronna, a morze ciepło. Widzieliśmy ludzi, którzy zażywali morskiej kąpieli. Zaś po bliskim barze hotelowym można było ugasić pragnienie. My jednak skuszeni posezonowym wyludnieniem plaż zmierzaliśmy na nadmorski spacer urokliwą promenadą, by wsłuchać się w szum morza i zachwycać się widokiem ośnieżonych szczytów gór Taurus.